Hejo, z tej strony Advantage Plony Five Nights at Freddy's Sister Location. Czym ja tu mówię w takim stylu Five Nights at Freddy's Sister Location, jakbym miał płuca zaraz wysrać? Nie wiem, fajnie brzmi, może się tak może robić częściej, nie wiem. Girls Night! Dobrze dziewczynki, chodźcie na mnie, come at me. Musimy zrobić jeszcze więcej tego wszystkiego, ponieważ najwyraźniej Golden Freddy jest nie do pobicia na very hard. I w tym czasie, kiedy nie grałem, Scott dodał, że tak powiem, przed chwilą właśnie zaktualizował grę, że jest to możliwe do pokonania i jest tam jakaś dodatkowa cutscenka. Ja tu już niestety się dowiedziałem, co się dzieje. Przypadkowo, no, ma się te swoje niestety minusy krzątania po reddicie. Jedziemy! Wiemy, jak wszystko działa, chyba. Chyba. Powinno być okej. Mamy radę, tylko się skupić, bo nie grałem od ostatniego czasu, a to było kilka dni. Okej, Balora. Zmieniłem słuchawki, bo tamte mi się wyłączały przy głośnych dźwiękach. Nie to... Uciekaj. Co jest? What the fuck? Wow! Okej, trzeba uważać, bo mamy Foxy'ego. Dobra, spokojnie. Okej, nam Bidibab wszedł do szczebnego wentylacji na wprost. Uderzył, dobrze, spoko. To jest very hard, to od razu jedziemy z grubej rury. Ja tu przez chwilę się ogarnąć, co się dzieje. Mamy same panienki, czy mamy Foxy'ego! Foxy'ego mamy! Balora może być głośniejsza. Teraz jest głośniejsza. Teraz trzeba się przed nią chronić. Trzeba wyczuć ostatni moment, kiedy można zamknąć drzwi, bo to będzie nam bardzo przydatne w następnych etapach gry. To będzie mega ciężkie w trybie Golden Freddy. Tam już jest samobójstwo. Okej. Może być jeszcze głośniej, Balora. Spokojnie, zbierają nam tlen, ale mamy szansę to spokojnie wygrać. Tylko jak najmniej energii marnować. Jest 61% przy 2 AM. Cholera, to będzie strasznie masakryczne. Oj! Bonet! Nie! Bo mi Foxy wbiegnie, czemu ja otworzyłem drzwi? Za często zmykam drzwi przy Balorze, muszę... muszę uważać na to wszystko. Okej. O, stresik trochę. Pierwszy raz gram od 2 dni, to jest tragedia dla mnie. Fuck! A, nie mogło mi się udać za pierwszym razem, już i tak miałem za mało mocy. God fucking damn it. Dobra. Wiem, na czym stoimy mniej więcej. Czy mi przestała grać na sławka, czy coś jest nie tak, nie? Muszę słyszeć dźwięk dobrze w obu sławkach naraz, bo muszę porównać, jak brzmi z lewej strony i z prawej strony Balora. O, oh god. Nie! Nie! Bonet! Bonet! Trzecia dopiero teraz jest? Come on. Bez jaj. Tu! Tu! Kurde! To znowu. Oj dziewczynki, budem w dupie, to wy jesteście przyokropnym, ale jak ja sobie poradzę, jak jeszcze ta czwórka dojdzie brakująca, ja już będę potrzebował naprawdę jakiegoś wsparcia psychiatrycznego. Bonet, wywalaj. Trzecia przy 45%, serio? Lisie. Don't.
spokojnie. Trzeba częściej sprawdzać lisiastą. To trzeba koniecznie. Balora jeszcze nie przychodzi. Teraz przychodzi. Tylko nie wiem, kiedy zamykasz przednią drzwi trzeba. Teraz. Żeby jak najpóźniej zamykać drzwi. Częściej patrzeć na Foxiego. Częściej. Częściej patrzeć na Phantom Foxiego. Częściej! Mua! Hej. Oj, Bonet. Weź już przestań. Teraz. Nieźle. Tej mocy może trochę zejść w sensie powietrza, jak one go spuszczają, bo to nie idzie zbyt szybko, ale... Mimo wszystko trzeba na to uważać. Come on. Oj, myszka, muszę się do niej przyzwyczaić. Mam nową myszkę, come on, to nie jest fair! Dwoje na raz, świetnie. Świetnie. Trzecia teraz, trzecia jak najszybciej, proszę. Szukaj, będzie ci ciężko, obiecuję. Sprawię, żeby było ciężko. Im dłużej trzymamy Foxiego z dala od siebie, tym mniej musimy trzymać drzwi zamknięte. A trzymanie zamkniętych drzwi najbardziej zżera moc. Trzecia! Proszę! Okej. Trzecia przy 37, jasna cholera. Uratować mi może cud albo jakiś skill. Wątpliwy. Nie! Myszka bez kabla to jest ból, bo jak się nią rzuci, to nie trzyma się biurka, poleciała mi właśnie na krocze. Wiecie, jak w tych filmach jest, że ktoś rzuca taką siekierą, a ląduje komuś zaraz przy jajach. To było to! Częściej sprawdzać lisa. Nie idź tutaj! Nie, Bonet, przestań. Nie, nie, proszę nie! Uwiel! What? Oh, come on! Uciekaj, Balora. Czy są zamknięte? I co to skarbie? No nie! To córka przyszła mnie! Jeju, ja już nie wiem, czy oni mnie tak nienawidzą, czy mnie tak lubią. Lisku, why? To przechodzi z jednego Foxiego na drugiego, że zawsze najszybciej do mnie biegnie, najszybciej do mnie zapierdala ze wszystkiego. Zawsze on, ona. Zawsze Foxy. Nie, Bonet, challenge! No, znowu ty. Tak się to bawi? Myślisz, że będziemy przyjaciółmi? Oh, you're wrong! Mental breakdown incoming. Trzecia przy 51%. Is this our run?
zaczynało się robić trochę ciemno, bo zostawiamy oksygen dość długo. Ale Foxy w końcu przyjdzie, prędzej czy później. Foxy w końcu zawsze przychodzi. She comes back, she always does. Kurwiu! Valora i Foxy z tej samej strony przychodzą, okej. Na razie nie otwieram kamery, bo w ten sposób oszczędzam. Obie przyszły w tym samym czasie. O, Foxy od razu na swoim drugim stadium, co? Czy trzecim nawet. Potem coraz szybciej przychodzi. Wystarczy ją często spoglądać i może to się udać. Come on. Pong. To jest w ogóle śmieszne, jak sobie wyobrazimy, jak te animatrony idą po tych szybach wentylacyjnych. Nagle na takiej pełnej kurwie rozpędzone napotykają drzwi. Pong. Pong. Piąta przy 19%, to może wyjść. To może właściwie wyjść. Nie krakaj, Eleven. Nie krakaj, bo już raz wykrakałeś. Będzie masakrycznie źle, o nie uda się, znowu się nie uda. Jak zawsze. To możemy wyłączyć grę, nie, dobra, okej, bez przesady. We can do it. Oxygen chyba nawet oleje. Nie muszę widzieć teraz. Oleje to. Tylko Foxy'ego trzymać z daleka. Bonet, nie zepsujesz mi tego! No co? Chamstwo. Żeby Fox nie przybiegła. Don't come around! Szósta, proszę. Yes! W końcu! Wiecie, co mnie dobija, że to jeszcze nie był ciężki challenge, to był 5 z 10. Pomyślcie, co będzie później. Hej, zielony koleżko. Wszyscy są zaniepokojeni twoim wyglądem. Coś jest z tobą nie tak? Jedno oczko ci świeci. Masz troszkę mniej włosów chyba jak na moje? O kolorze skóry nie wspomnę. Czyżbyś chciał tutaj przybyć i powiedzieć: What are you doing in my swamp? Nieśmieszne, wszyscy wiemy, co się powoli kroi, ale dla pewności będziecie musieli zobaczyć w następnych odcinkach, które pojawią się w następnych dniach. Odcinki ostatnio wrzucałem o 20, ale stwierdziłem, że będę wrzucał je trochę wcześniej, nie wiem, losowo. Tak czy inaczej wiecie, że będą codziennie. Poza nocą Golden Freddy, która jest możliwa do przejścia. Dana very hard. Zrobimy to prędzej czy później. Z Golden Freddy będę streamował na pewno. Resztę przechodzę na odcinkach. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za obejrzenie. To było tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych. Na razie.